Pogoń Kamyk Sparta Szczekociny 3 do 1. Z nami trener drużyny Pogoni Kamyk. Porozmawiamy sobie najpierw o tym meczu, bo byliście faworytem przed tym spotkaniem, ale patrząc na dyspozycję Sparty w ostatnich tygodniach, to wcale nie musiał być łatwy mecz, no i chyba nie był, bo mieli naprawdę, z tego co pamiętam, 6 ostatnich meczów bez porażki. Sparta Szczekociny postawiła twarde warunki i wcale się nie dziwię, że nie przegrała 6 ostatnich meczów, bo naprawdę jest to drużyna, która jest charakterna, walczy, jest ambitna, ma bardzo szybki przód, ma twardą obronę i nie spodziewaliśmy się tutaj lekkiego meczu. Mówiłeś w szatni swoim piłkarzom przed meczem, właśnie uczulałeś ich, żeby tego lekceważenia nie było, bo są w strefie barażowej, walczą o utrzymanie, ale właśnie w tych ostatnich, gdyby wziąć pod uwagę tabelę w tych ostatnich meczach, no to byliby w czołówce. Zgadza się, mam takie powiedzenie, że żadnego meczu nie da się wygrać przed, a każdy można przegrać i często to zawodnikom powtarzam, kiedy mają mecz z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, a tak naprawdę w ostatnich meczach żadne ze spotkań nie było łatwe. Trudno się też gra w środku tygodnia, no bo wiemy, że klasa okręgowa to nie jest ten futbol zawodowy i ciężko też na pewno o skład. Miałeś jakieś problemy, jeśli chodzi o frekwencję dzisiaj, czy nie było problemów? Nie, była pełna kadra, jedynie zawodnicy, którzy pauzowali gdzieś tam za kartki, nie byli dostępni. Poza tym była cała kadra dostępna. No i co najważniejsze, mecz na wagę lidera. Znowu wracacie na pierwszą lokatę. No, ten ścisk w tabeli jest tak duży, że co kolejka tak naprawdę ten lider jest inny, ale teraz wy dzierżycie palmę pierwszeństwa. Zgadza się. Jedziemy teraz do Kiedrzyna po 3 punkty i chcemy się utrzymać na pierwszym miejscu do końca sezonu. No, końcówka tego roku dla Was będzie bardzo trudna, bo macie bardzo trudny terminarz. Ja uważam, że drużyna woli grać mecze z Żarkami, z Kiedrzynem, aniżeli z drużynami z dolnej połówki tabeli. No tak, bo na pewno takich rywali nie zlekceważycie, więc można szykować się na twardy bój. Fajnie byłoby na tym pierwszym miejscu zostać dłużej niż tylko jedną kolejkę. Zgadza się. Na takie mecze niektórzy trenerzy śmieją się, że wystarczy wejść, przywiesić kartkę ze składem, nie trzeba zawodników specjalnie motywować. I uważam, że trochę w tym prawdy jest, bo łatwo chyba przemotywować na takie spotkania, kiedy gdzieś tam gramy z Kiedrzynem czy z Żarkami i jesteśmy na pierwszym miejscu, a Kiedrzyn i Żarki na drugim i trzecim. Nie wiem, czy słyszałeś, ale dzisiaj była tutaj delegacja z Kiedrzyna. Pod koniec nawet stworzyli taki lekki doping, czyli przyjechali, można powiedzieć, na zwiady, żeby zobaczyć was w akcji. No to taka nobilitacja na pewno. Pół żartem, pół serio, ale wydaje mi się, że końcówki meczu to nie będą już pamiętać O tym samym pomyśleliśmy. I nie będę komentował po prostu zachowania kibiców z Kiedrzyna. Musimy porozmawiać też o Twojej osobie, bo informacja o tym, że Czarek Siwy nie jest trenerem Pogoni Kamyk, na pewno wywołała duże poruszenie tutaj w tym półświatku lokalnym, jeśli chodzi o piłkę nożną. No i też fakt, że Ty zostałeś następcą, też wywołało spore poruszenie, chociażby z racji wieku, bo jesteś chyba najmłodszym z trenerem tutaj w regionie. No to jak zareagowałeś na propozycję, bo na pewno musiałeś się o tym dowiedzieć tuż po, albo może wiedziałeś wcześniej, że będziesz przymierzany jako następca. Szczerze powiedziawszy, sam byłem zszokowany nie bardziej niż wasz portal. I zastanawiałem się długo nad tą propozycją, ze względu chyba właśnie wieku. Ale po zastanowieniu stwierdziłem, że wiek nie może być taką determinującą sprawą w podjęciu tej decyzji, tylko raczej jakaś pasja, jakieś umiejętności. I przeanalizowałem to i stwierdziłem, że dam radę. Mam nadzieję, że tak będzie. Wcześniej trenowałeś tych młodszych, prawda? Więc to doświadczenie z pracy z tymi młodszymi w jakimś stopniu ci pomaga teraz, że coś już wiesz, że to nie jest tak, że wskakujesz na nieznany teren. Trenuję juniorów, wcześniej trenowałem trampkarzy, wszyscy gramy jakby 11 na 11, także miałem już styczność z taką grą dużą. Na pewno gdybym trenował mniejsze grupy, to nie wszedłbym z taką motyką na słońce. No dla wielu ty jesteś kolegą z boiska, grałeś z nimi wiele meczów tutaj w barwach Pogoni Kamyk, czyli te relacje rozumiem, że są takie partnerskie, nie ma takiej sztywnej atmosfery, panie trenerze, panie Przemysławie, tylko bo wszystko jest tak jak w rodzinie. Zgadza się, aczkolwiek muszę chłopaków pochwalić, bo naprawdę podchodzą do obowiązków bardzo profesjonalnie, solidnie i nie ma żadnego lekceważenia mnie, czy braku szacunku, wręcz pracują solidnie i jestem zadowolony z chłopaków. No właśnie, bo to też z tymi starszymi inaczej się współpracuje, no bo jest kilku zawodników starszych od ciebie, no i dla młodszego trenera to też jest wyzwanie, żeby oni tobie zaufali, prawda? Żeby ta filozofia twoja ich przekonała. Tobie się, jak widać, to udaje po wynikach patrząc. Nie można od razu mówić, że się udaje. Na razie zagraliśmy razem 5 meczów. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja cieszę się, że chłopaki podchodzą naprawdę profesjonalnie do tego. Nie mam żadnych problemów ze starszymi zawodnikami. Oni wiedzą,
wiemy, o co gramy i każdy podchodzi do obowiązków naprawdę na 100%. Ty wiążesz swoją przyszłość z trenerką? Chcesz być trenerem na takim wyższym poziomie? Czy dla ciebie to jest jakiś tam kolejny etap w życiu i jeszcze nie myślałeś o tym, żeby związać się z tym na dłużej? Jasne, trzeba mieć jakieś marzenia, jakiś cel w życiu i będę robił wszystko, żeby tak było. Jak się uda, to będę bardzo szczęśliwy. No, początki masz bardzo udane. Mogę ci zapewnić, że prasa będzie teraz bardziej przychylna, no bo wiadomo, te początki zawsze są takie, że trzeba sobie zasłużyć na kredyt zaufania, a ty tymi wynikami pokazujesz, że warto zaufać tobie jako trenerowi. Trzeba przyjąć krytykę na klatę, także nie gniewam się. Dziękuję bardzo. Dzięki, powodzenia. Dziękuję.